Cześć, ja mam na imię Dawid, a wy oglądacie kanał Chmurka Wave. Dzisiaj jest ze mną mój przyjaciel Krzysztof. Cześć wszystkim. I będziemy recenzować remiksy Holy Cow. A recenzję oglądacie dzięki Intersmoka. Pierwsze do testów spróbujemy sobie na przykład Toli. A Toli jest to dokładnie mleczny shake, malina i smoczy owoc. I zobaczymy, czy rzeczywiście to, co jest tutaj napisane, tak samo smakuje. No, powąchaj, Krzysiu. Miły. Faktycznie, czuć smoczy owoc w zapachu. Trochę tam malinki. Co jeszcze mogę powiedzieć? Miły. Spróbuj, jak to smakuje, czy to dokładnie te same wrażenia masz w smaku, co do pachu. No nie oszukuj, bądź szczery. No w smaku wchodzi na pewno pierwsze co to wchodzi malinka. Natomiast ja osobiście smoczego owocu tutaj słabo co czuję, albo w ogóle. Daj mi spróbować. Jest taka słodka malina rzeczywiście. Z dodatkiem bardzo czegoś kwaśnego. Tak, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo słodka. Także jeżeli lubicie słodkie premiksy, to jest jak najbardziej. Jeżeli chodzi o smoczy owoc, to on się pojawia tak troszeczkę na samym końcu, jako taki film, ale faktycznie tak bardzo, bardzo delikatnie. No ja bardzo go słabo czuję. Okej. Kolejny spróbujemy Dolores. Dolores tutaj wygląda w ten sposób. Już widzimy, że tutaj będzie na pewno mleko, bo one to są wszystko generalnie mleczne szejki. I tu jest znowu mleczny szejk, kiwi, truskawka i cytryna. Krzysztof jest dla mnie takim wykładnikiem, on jest jakimś smakoszem, także rzeczywiście wyczuwa te smaki doskonale. No pierwsze co czuć, to czuć cytrynkę. Czuć cytryna. I coś jeszcze, ale z samego zapachu nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie co. No, producent podaje, że tu jest kiwi, truskawka i cytrynka, natomiast no ja czuję tylko cytrynę. Ja czuję tego mleka tutaj troszkę. Jest cytryna, taka dziwna cytryna. Taka inna niż wszystkie, taka przyjemna. I to chyba tutaj mieliśmy zalane? Tak myślę. Ja pierwszy? Pierwszy. No jest na pewno cytryna, ale taka łagodna, nie taka bardzo kwaśna cytryna, taka łagodna. I to mleko tutaj delikatnie czuć, natomiast nie jest ono takie drażniące, takie męczące. Jak dla mnie oczywiście. Nie wiem, tu zdecydowanie niż w poprzednim smaku czuć mleko. Ja, to znaczy ja go czuję. Jest ta cytryna, natomiast... Nie, jest słodycz truskawki. Jest słodycz truskawki, kiwi niestety ja nie czuję. Nie czuję. Właśnie, też mi troszkę tego kiwi brakuje, nawet na finiszu to nie ma. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Pojawiła się nowa wata. Vape Dem albo V-Dem. VP Dem, no właśnie. Wygląda w ten sposób. Struktura bardzo podobna do Native Wixa, może trochę Cotton Bacon. Bardzo, bardzo chłodna. Fajnie ubita. I absolutnie, moim zdaniem, to zupełnie nie zmienia smaku. Jeszcze raz pokażemy. Dostępna w dobrych sklepach waperskich. Kolejny smak to mamy tutaj. To jest Daisy. Jest to mleczny shake cytryny i limonki. Jeśli chodzi o zapach, to mleka tutaj w ogóle nie czuć w zapachu. Natomiast czuć
świeży zapach cytrynki i limonki. Naprawdę. Jak mam być szczery, to na razie to jest mój faworyt, jeżeli chodzi o Holy Cow. Takie bardzo, bardzo świeże. Rzeczywiście nie czuć tutaj mleka, ale taki cytrusowy zapach właśnie. No to proszę, próbuj. A to jest tutaj, tak? Tak. No i jest taki lekko słodkawy smak cytrusowy. Aha, bo to jest cytryna limonka, okej. Okay. Bo poszukałem jakiegoś owoca jeszcze, ale faktycznie tego owoca tutaj nie ma prawa mieć. Cytrus nie męczący, niezbyt kwaśny. Przecież troszkę można by połapować. No ja tylko tyle. Ja nie jestem ogólnie fanem limonki, ale jeżeli chodzi o to połączenie cytryny i limonki, jestem na tak. Na wielkim tak. Mógłbym to wapować cały czas. Nie da się odróżnić po prostu, wyróżnić smaku. No po prostu ładnie skomponowany smaczek. Tutaj będzie taka ciekawostka pod Krzysia bardzo, bo on jest fanem deserówek, takich trochę cięższych smaków i spróbujemy sobie margaret. I margaret to są owoce leśne, z tego co pamiętam. Tak, i z porzeczką. A ja lubię porzeczkę. I tu jest taka lekkość porzeczki, natomiast te owoce leśne dodają tej ciężkości, która właśnie dla fanów deserówek jest bardzo istotna. No jest porzeczka. Ale wiadomo, jak ktoś kiedyś wapował porzeczki, lubilne premiksy, gdzie lubilne miksy, gdzie znajduje się porzeczka, no to ona zawsze zabija, wszystko wychodzi na pierwszy plan w zapachu. W zapachu ta porzeczka jest po prostu pyszna. W smaku? Spróbuj. No są to owoce leśne i ten efekt przy wdychaniu jest właśnie taki dosyć mocny i przy wydychaniu czuć właśnie głównie te owoce leśne. Tak, i tutaj właśnie jest to, że owoce leśne nadają tutaj tej słodkości tego likwidu, natomiast porzeczka schodzi w smaku na drugi plan, bo no i czuć tam coś, że jest kwaśnego, ale... Ale dobry. To jest mój drugi faworyt, jeżeli chodzi o ten zestaw smakowy. Kolejna sprawa z tymi premiksami jest taka, że w standardzie, jak otrzymujemy 20 ml premiksu, należy dodać 10 ml dowolnej bazy, aby osiągnąć pożądany efekt. My oczywiście wapujemy zerówki na wszystkich testach. Natomiast chcąc osiągnąć jakiś poziom nikotyny, to trzeba taką pożądaną ilość nikotyny tutaj wlać, wstrząsnąć, zamieszać. To naprawdę musi odstać dzień, dwa, trzy. Te już stoją około półtorej tygodnia i faktycznie wiadomo, jak to powinno smakować, jak to teraz właśnie smakuje. Absolutnie odradzam coś takiego jak shake and vape, bo będziecie mieć na pewno mylne wrażenie. Pierwsze wrażenie będzie zupełnie inne. A po kilku dniach to będzie zupełnie co innego, także naprawdę polecam. Przede wszystkim smak będzie za ostry. No, dokładnie. Szczególnie jest to istotne, jeżeli chodzi właśnie o takie leżakowanie przy takich ciężkich smakach, przy smakach deserowych. One naprawdę muszą się przegryźć. Jeżeli macie takie smaki typowo świeże, owocowe, coś z kuladą, to spokojnie po 24 godzinach już to można testować, po 48 już nie będzie aż tak dużej różnicy, natomiast szczególnie przy deserówkach to jest właśnie istotne. Im dłużej, tym lepiej. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli Wam się recenzja podobała, dajcie koniecznie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli chcielibyście znowu przyjść zobaczyć, to też o tym koniecznie napiszcie i na pewno się znów pojawi. Chmurka z Wami.